Salve, czyli witaj. Dziś chcę Ci powiedzieć, jak możesz zalogować się na platformę e-learningową, gdzie znajdziesz swój kurs języka łacińskiego. Przejdź na stronę, którą podałam Ci w mailu latinmoodlecloud.com. latin.moodlecloud.com. Znajdziesz się na stronie logowania. Nazwą użytkownika jest Twoje imię i nazwisko pisane łącznie. Z małych liter, bez polskich znaków. Natomiast hasło dostałeś w mailu. Kliknij przycisk Zaloguj się. W ten sposób znajdziesz się na swojej stronie domowej, swoich kursów. Znajdziesz tutaj przede wszystkim informacje o sobie, które możesz modyfikować, wybierając tutaj w prawym górnym rogu menu koło swojego imienia i nazwiska. Mamy tutaj możliwość zmiany hasła, co warto uczynić zaraz na początku. Zmień hasło tutaj pod panelem konto użytkownika. Możemy też tutaj podać jakieś informacje o sobie, używając do tego zakładki profil. Możemy też tutaj, edytując tę stronę, dodać swoje zdjęcie, jeśli chcesz. Jeśli zdobędziesz już jakieś stopnie, będziesz też mógł tutaj zobaczyć je, klikając na zakładkę stopnie. Możesz się tutaj również wylogować ze swojego kursu. To jest strona, to są informacje na stronie domowej. Masz tutaj też możliwość zamieszczania prywatnych plików na platformie. Jeśli otrzymasz jakąś odznakę, to tutaj ona się wyświetli. Jest też kalendarz, który wyświetla najważniejsze wydarzenia. Natomiast w tej chwili dostępny jest dla Ciebie jeden kurs, Monodia liturgiczna, semestr pierwszy. W niedługim czasie pojawią się tutaj też kolejne dwa semestry. Jeśli klikniemy kurs, wybierzemy kurs, zostaniemy przekierowani do strony tego konkretnego kursu. Jesteś ciągle na swoim własnym koncie, ale już na stronie kursu. Zachęcam bardzo mocno, żeby zacząć od tego, co jest na początku, czyli zanim zaczniesz kurs, przeczytaj. Tam zostaną wyjaśnione wszystkie kolejne sprawy.